Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam państwa. To są gorące pytania. Kto hejtuje w kampanii wyborczej? O to pytamy rzecznika rządu Piotra Müllera. Witam serdecznie ponownie. Dobry. Panie ministrze, hashtag silni razem tak naprawdę należał do kogo innego, a teraz to już do kogo należy nie wie nikt, bo choć na Twitterze. Sławomir Potapowicz ma nawet przy swoim imieniu nazwisku, czyli w nazwie użytkownika, hashtag silni razem. Tak Platforma Obywatelska odcina się od tego, że kieruje, koordynuje tą akcją. Był nawet cały autobus oznaczony tym hasłem. Kto tak naprawdę dzisiaj stoi za tym hashtagiem? Kto zapoczątkował tę akcję i kto hejtuje w kampanii wyborczej? Materiał na ten temat. Ruszamy dzisiaj busem, uruchamiamy infolinię i zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do tego, żeby się do nas zgłaszać, żebyśmy wspólnie działali w kampanii. Wszędzie tutaj pojawia się hashtag silni razem. Użytkownicy, którzy wypisują tego typu sformułowania, oznaczają się tym hashtagiem, mają go w swoich nikach, w swoich nazwach użytkowników. To jest właśnie to, pod czym dzisiaj podpisuje się Platforma Obywatelska. Zwracamy się do pani marszałek z apelem o to, żeby jeszcze dzisiaj odcięła się od tej haniebnej akcji, odcięła się od tych działań, które są przykładem modelowego hejtu w internecie. Chciałam poprosić przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, żeby na moim billboardzie, który wszyscy znają, nie umieszczali hashtagu silni razem, bo tego hashtagu na moim billboardzie nie ma, a na konferencji na ulicy Nowogrodzkiej tak został zaproponowany mój billboard, więc bardzo bym prosiła nie zmieniać treści i wyglądu mojego billboardu. To nie jest hashtag Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, tak twierdzi sama kandydatka na premiera z ramienia Platformy Obywatelskiej. A czy jest i kto używał go na początku? Lewica, popatrzmy na Twitterze. No właśnie, Anna Maria Żukowska twierdzi, że to niedopuszczalne przejęcie obywatelskiego hasztaga przez jeden komitet wyborczy, zawłaszczenie wspaniałej, ponadpartyjnej akcji i wykorzystanie osób, które przecież nie popierają tylko Koalicji Obywatelskiej, do generowania zasięgu jednemu tylko komitetowi. Na pewno silni razem zareagują stanowczo. Kto tak naprawdę stoi za tym hasztagiem? Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, to Prawo i Sprawiedliwość umieściło hasztag na jej billboardzie. Ale to pani marszałek umieszczała go wielokrotnie na swoim Twitterze, czy nie, kanałach społecznościowych. Zresztą on jeździ na ten wielki hashtag, jeździ na busach Platformy Obywatelskiej, jak rozumiem. Marszałek Kidawa-Błońska nie wyrzeka się swojej partii, wie, to jest kampanijny bus jej partii, jej jako kandydatki na premiera również, w związku z tym to mnie dziwi. Natomiast trochę przeraża mnie to, co przed chwilą widzieliśmy w cytacie z rzeczniczki SLD. Znaczy, że ona mówi, że to jest wspólne, że to jest wspaniała, ponadpartyjna akcja. Tak, wspaniała akcja hejtu, znaczy to jest po prostu przerażające. Ja nie wiem, czy wszyscy mają, widzieliśmy w tym materiale, czy wszyscy mają świadomość, jakie tam treści są umieszczane, jak wulgarne, jak po prostu dla każdego człowieka, który będzie śledził ten hashtag, zauważy, jaki to jest poziom kultury, a właściwie braku kultury. Twierdzi pan, panie ministrze, że sam wielokrotnie był atakowany przez tę grupę. Jakie konkretnie w takim razie są to wpisy? A różne, oczywiście, no to są niecytowalne niestety tutaj wpisy, bo są po prostu wulgarne wielokrotnie, tak, już nie mówiąc o tym, że nawet niektórzy po prostu mają problem z tym, że ktoś jest młody, że ktoś jest albo za stary, albo za młody, prawda, z tym, że w ogóle funkcjonuje. Tak, jestem za młody. To, że niemieckie nazwisko, proszę, w tym tolerancyjnym, w tym tolerancyjnym środowisku nawet niemieckie nazwisko przeszkadza. W związku z tym, no to jest przykład tego, w jaki sposób niestety organizuje się, pytanie, kto to robi konkretnie, ale no autoryzuje się w każdym razie Platforma Obywatelska swoją postawą, autoryzuje działania tej grupy. I to w ustach działaczy Platformy, którzy mówią o tym, że należy walczyć z hejtem, no to jest najczystszy przejaw hipokryzji. Zresztą to niestety też historycznie patrząc, ta formacja polityczna w jakimś sensie uruchamiała akcję przeciwko chociażby świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, więc w tym kontekście być może to wszystko nie dziwi.
tu nawiązuje pan do słów Mateusza Morawieckiego, premiera z Sejmu, który także powiedział, że to Platforma Obywatelska w kierunku opozycji w zasadzie jest, opozycja jest ojcem, założycielem przemysłu pogardy. W takim razie już teraz poproszę o cytat. Mateusz Morawiecki w Sejmie. W swoim wniosku bardzo często tutaj pada z tej trybuny słowo hejt, nienawiść. Otóż dobrze jest przypomnieć to słowo w waszym kontekście, bo to wy byliście ojcami, założycielami przemysłu pogardy od 2005 roku, kiedy zaczęliście niszczyć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i później głosy pana Niesiołowskiego, pana Palikota i wszystkich innych, którzy wzniecali tylko nienawiść, były z całą pewnością prawzorem tego hejtu, którego dzisiaj jest rzeczywiście za dużo. Ale uderzcie się we własną pierś i postarajcie się wyeliminować ten język nienawiści z waszej narracji, z waszej retoryki. Szanowni państwo, mówicie o nieprawidłowościach, które zostały szybko wyeliminowane. A dlaczego schowaliście teraz pana Brejzę? To był moment głosowania nad wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. No ale Krzysztof Brejza już jest aktywny, już nie jest schowany i mówi właśnie, że oskarżenia w jego kierunku to próba przykrycia afery w Ministerstwie Sprawiedliwości. Posłuchajmy. Szanowni państwo, dziś o godzinie 6:00 chówce pana Kamińskiego i Ziobry wtargnęły do mieszkania byłej mojej dyrektor biura poselskiego, mojej współpracownicy od kilkunastu lat. Zabezpieczono jej telefony, zabezpieczono dyski twarde, komputery, zabrano telefony jej 8-letnich dwóch córek i starsze telefony 8-letnich dwóch córek. Wiemy wszyscy, w czym rzecz. Aferę Pibiaka trzeba przykryć czymś na Brejzę. Oczywiście niczego nie ma na Brejzę. Robi się pokazówkę, uruchamia się aparat szczucia nienawiści, aparat hejtu dla odwrócenia uwagi od wielkiej afery rządu PiS, afery Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry, wielkiego zorganizowanego systemu hejtu, nienawiści i niszczenia przeciwników politycznych. Panie ministrze, ze słów Krzysztofa Brejzy wynika, że to on jest nękany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a nie rozsiewa ten hejt. Ja się zastanawiam, czego by poseł Brejza oczekiwał w sytuacji, gdy jest toczone postępowanie, które ma na celu właśnie wyjaśnić, czy nie istniały nadużycia w Inowrocławiu. Więc tak właśnie powinna postępować prokuratura, wyjaśniać różnego rodzaju wątpliwości. To wszystko się toczy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ja rozumiem, że być może poseł Brejza chciałby, żeby przepisy prawa nie obowiązywały członków Platformy Obywatelskiej, tak samo jak w przypadku bronionego przez nich pana Gawłowskiego czy innych posłów Platformy Obywatelskiej, ale w demokratycznym państwie prawnym, w państwie, które chce być praworządne, każdy jest równy wobec prawa. W związku z tym, jeżeli pan poseł Brejza niczego się nie obawia, to spokojnie, nic mu się przecież nie stanie. To będzie sąd decydował na koniec, czy ewentualne zarzuty są zasadne, czy nie. Natomiast no, ja się obawiam, że jednak tu jest duże przekonanie, że po prostu coś tam jest i wiedzieli o tym też koledzy z Platformy Obywatelskiej, dlatego też przez wiele tygodni szef sztabu wyborczego, szanowni państwo, szef sztabu wyborczego był chowany przed opinią publiczną. Teraz widocznie wypuszczono go z tych komnat, albo sam po prostu się z nich tutaj uwolnił, bo być może to też nie jest samodzielna decyzja, być może to jest samodzielna decyzja po prostu posła Brejzy. A jak to traktować? To, że ten temat nadal żyje, że pojawia się także ten hashtag Silni Razem. Mówiliśmy o tych emocjach, o spokoju potrzebnym w kampanii wyborczej. Czy to jest, jak pan to ocenia, próba prowokacji? Znaczy, to jest pewnego rodzaju strategia, którą wydaje się, że Platforma Obywatelska przyjęła. Strategia polaryzacji, strategia budzenia skrajnych emocji. Już odchodząc nawet od tego,
tego, że to się dzieje. Wydaje mi się, że to jest po prostu strategia też zła, ale wydaje się, obliczona jest na to, aby po prostu utrzymać w wystarczającej pozycji politycznej Grzegorza Schetynę, bo to partia Grzegorza Schetyny przecież, i wydaje się, że ta polaryzacja emocji ma służyć temu, aby te osoby, które być może chciały głosować na lewicę, jednak zagłosowały na Platformę Obywatelską, i tak naprawdę Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, lider opozycji całej, gra na to, aby zbudować po prostu swoją pozycję już w ramach ław opozycyjnych, i tak naprawdę to jest uderzenie w jakimś sensie w SLD, a nie w Prawo i Sprawiedliwość. Mówiliśmy, pokazywaliśmy Krzysztofa Brejza, teraz pokażemy Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości, który właśnie o tej aferze w swoim resorcie mówi. Sędziowie nie są nadzwyczajną kastą, jak nazwała swoje środowisko jedna z prominentnych przedstawicieli w Polsce sędziów. Sędziowie nie mogą kierować rządzą odwetu czy zemsty, jak mówiła w innym razem. Nie są nadzwyczajną kastą ani sędziowie reprezentujący jedną, ani drugą, ani jakąkolwiek inną stronę sporu, bardzo ostrego sporu, niestety sporu, który wzbudził wiele emocji co do reformy wymiaru sprawiedliwości. Wysokie standardy, standardy etyczne obowiązują wszystkich. Standardy obowiązują wszystkich, także w Parlamencie Europejskim. Zmieniamy temat, zamykamy już kwestię hejtu i afer wszelakich. Drodzy Państwo, Parlament Europejski chce monitorować praworządność. Patryk Jaki, który wszedł do grupy do spraw monitorowania poszanowania praworządności w Parlamencie Europejskim, mówi: nie będzie łatwo, jestem obecny, będą musieli zmierzyć się z analizami, jak wybierani są sędziowie w innych krajach. Tak zapowiada Patryk Jaki. Co na to rzecznik rządu? Bardzo dobrze, cieszę się, że polscy parlamentarzyści będą inicjować tego typu działania, ponieważ rząd już to robi od dłuższego czasu, zresztą w poprzedniej kadencji eurodeputowani nasi również, ale z tym przekazem trzeba się przebijać, bo my się w żaden sposób nie boimy kwestii związanych z zarzutami o brak praworządności. My chcemy, aby te wszelkie standardy były równe dla wszystkich państw, żeby konsekwentnie identyczne zasady, identyczne szablony przykładać do każdego państwa. Czyli tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje, oczywiście, przecież w Niemczech, jeżeli by patrząc pod tymi zarzutami, patrząc na zarzuty, które Franz Timmermans formułował, to by się okazało, że Niemcy i wiele innych państw Unii Europejskiej rzekomo nie spełnia standardów demokratycznych. Cieszę się, że pan premier Mateusz Morawiecki doprowadził do tego, że Franz Timmermans ostatecznie nie został szefem Komisji Europejskiej, bo wtedy byśmy faktycznie mogli przez najbliższe 5 lat mieć znowu takie bardzo skrajne emocje na polu Unii Europejskiej. A jak będzie wyglądał kolejny budżet unijny i czy Polska straci, jak donoszą już niektóre media, swoją część, jeżeli chodzi o znalezienia pieniędzy na ekologię? I to tutaj właśnie to przesunięcie ma gdzieś nastąpić. No, swoją drogą mówiło się także o uzależnieniu, bardzo długo się o tym mówiło, właśnie przestrzegania praworządności od kształtu unijnego budżetu. Bierzmy pod uwagę, że faktycznie ze względu na Brexit budżet unijny jako taki ulegnie zmniejszeniu, natomiast oczywiście trzeba się zastanowić, w jaki sposób pomiędzy różne polityki prowadzone przez Unię Europejską, politykę środowiska, rolnictwa, spójności, wiele innych działań, które prowadzi Unia Europejska, podzieli te środki, ale to jest, w tej chwili trwa debata na ten temat, więc tego typu tezy są przedwczesne, bo żadnych ustaleń na poziomie jeszcze ogólnym nie ma. Natomiast warto też podkreślić, i gdy jeżdżę zawsze z premierem Mateuszem Morawieckim na spotkania międzyrządowe, zawsze to podkreśla, że też trzeba poszukać źródeł finansowania dodatkowych po Brexicie. Doskonałym tego przykładem jest uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Te luki VAT-owskie to nie jest tylko coś, co w Polsce istniało, ale również w kilku innych państwach Unii Europejskiej, więc na poziomie unijnym to jest duże wyzwanie, które mogłoby też te brakujące środki finansowe po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej uzupełnić. Platforma Obywatelska mówi jednak, za waszych rządów też jest luka, no ale jednak wskazuje liczby, nie mówi o średniej arytmetycznej, te szczegóły zresztą ujawnia w rozmowie w tygodniku Sieci Marcin Horała, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw VAT-u, który zresztą rekomenduje postawienie przed Trybunałem Stanu byłego premiera i byłej premier, także ministrów ówczesnych finansów. Czy sądzi pan, panie ministrze, na koniec, że to realnie się stanie? To znaczy, czy byli premierzy, ministrowie finansów akurat w tej
tej kwestii, w kwestii VAT-u, realnie zostaną postawieni przed Trybunałem. Oczywiście do tego musi być większość sejmowa, która postawi te osoby przed Trybunałem Stanu. Ja liczę, że w takim poczuciu odpowiedzialności, my mówimy o 250 miliardach, co najmniej 250 miliardach złotych straconych przez polskie społeczeństwo, jeżeli w przyszłym parlamencie taka większość by była. Szacowała też Komisja Europejska. Tak, tak, to są dane nie tylko przecież z Komisji VAT-owskiej czy Ministerstwa Finansów, to są dane szacunkowe również z Komisji Europejskiej, więc to nie są dane wyssane z palca. No ale jeżeli takie pieniądze wyciekają z budżetu państwa i widzimy po tych obradach komisji, że ważne osoby w państwie miały świadomość tego i najprawdopodobniej nic nie robiły w tym zakresie, no to w takim razie trzeba, żeby to Trybunał Stanu ocenił. Czy Trybunał Stanu nie jest takim politycznym straszakiem? Dlatego pytałam, czy realnie będzie ta możliwość? No, ja rozumiem, że faktycznie ostatnie 30 lat w Polsce pokazują, że Trybunał Stanu był bardzo rzadko używany, jeżeli chodzi o rozliczanie polityków za nieprawidłowości, ale po to jest w Konstytucji Trybunał Stanu, aby w takich sytuacjach, orzekać. Ja z tą rekomendacją komisji zgadzam się i uważam, że ona powinna być w przyszłym parlamencie, jeżeli to będzie możliwe, wdrożona w życie. Piotr Müller, rzecznik rządu, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i dziękuję państwu za uwagę. Kto hejtuje w kampanii wyborczej, o to zapytamy za chwilę, jeszcze publicystów zapraszam.